Droga krzyżowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy sami przeżywamy wielkie cierpienie, chorobę, poważne problemy lub towarzyszymy bliskim w ich trudnych przejściach, zwracajmy się do Jezusa, idąc drogą krzyżową. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odbić raczył. Po udręce i sądzie został usunięty, a kto się przejmuje jego losem? Jezus został zdradzony przez przyjaciela, oskarżony przez fałszywych świadków i skazany na karę, na którą nie zasłużył. Kiedy jesteśmy krzywdzeni przez innych, zdradzani lub traktowani niesprawiedliwie, zwracajmy się do Jezusa, który pomoże nam radzić sobie i trwać w tych trudnych, krzyżowych sytuacjach. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści. Przyjmując swój krzyż, Jezus wziął na siebie ciężar naszego grzechu, aby zbawić nas od zła. On jest barankiem Bożym, który gładzi wszystkie grzechy świata. Prośmy Go, aby uzdrowił nas ze szkód wyrządzonych przez grzech. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Pan Jezus upada po raz pierwszy. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Myślimy o Jezusie padającym pod ciężarem krzyża, dręczonym przez żołnierzy, bez choćby jednego słowa Jego skargi. Ledwie rozpoczął swą drogę, a niespodziewany ciężar tego krzyża sprawił, że zachwiał się i upadł. Czasami popadamy w grzech przez nieostrożność. Prośmy Jezusa, abyśmy byli bardziej świadomi niebezpieczeństwa, a jeśli upadniemy, abyśmy mogli równie szybko wrócić do Niego i prosić o przebaczenie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Maryja, Matka Jezusa, dzieliła z Nim w życiu tak wiele,
ale także dzieliła Jego cierpienia. Módlmy się, aby ona pocieszała wszystkie te matki, które straciły swe dzieci z powodu nagłej, gwałtownej, niespodziewanej śmierci. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Daleko od mego wybawcy, słowa mego jęku. Myślimy o Jezusie zmagającym się samotnie z dźwiganiem tego ciężkiego krzyża. Szymon został wezwany, aby pomóc Jezusowi. My również jesteśmy wezwani, aby współdzielić swoje kłopoty i obowiązki. Prośmy Jezusa, aby dał nam cierpliwość, by pomagać innym, wierząc, że to, co robimy dla nich, robimy dla Niego. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Cała agonia Jezusa, ból, zmęczenie, upał dnia musiało odbić się na Jego twarzy. Bez wątpienia krzywił się z bólu, a Jego twarz była pokryta krwią i brudem. Weronika ujrzała przechodzącego Jezusa, zlitowała się nad Nim, obmyła Mu twarz. Módlmy się, aby Jezus błogosławił i nagradzał każdy akt dobroci, niezależnie od tego, czy jest on mały, czy wielki. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma. Pan Jezus upada po raz drugi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. Jezus ponownie upadł pod tym nieznośnym ciężarem. Tylko Jego determinacja, by wypełnić wolę Ojca i zrealizować swój cel, pozwoliła Mu iść dalej. Czasami popadamy w grzech, ponieważ inni sprawiają, że upadamy. Jesteśmy oszukiwani, kuszeni, zastraszani, sprowadzani na manowce. Prośmy Jezusa, by dał nam siłę, by wytrzymać pokusy, oprzeć się urokowi grzechu, abyśmy nigdy nie zapomnieli, że Jezus daje nam swoje przebaczenie i uzdrowienie, abyśmy mogli wytrwać na naszej drodze. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma.
Jezus spotyka płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chrysto, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Śpiewaj z radości, niepłodna, któraś nie rodziła. Myślimy o Jezusie, który nakazuje płaczącym kobietom, aby nie zajmowały się Nim, ale swoimi własnymi kłopotami, które On wyraźnie przewidział. Jerozolima miała zostać zniszczona, a wiele matek miało zapłakać nad zgubą swoich rodzin. Zwracajmy się do Jezusa, gdy jesteśmy w niebezpieczeństwach lub w rozpaczy, pamiętając, że Pan jest blisko ludzi o złamanych sercach. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta. Jezus upada po raz trzeci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem. Jezus zbliżał się do końca swej drogi. Wiedział, że niedługo czekają Go jeszcze większe cierpienia, a myśl o tym sprawiła, że ponownie upadł. Czasami nasze grzechy są poważne i świadome. Wtedy czujemy taką skruchę i rozpacz, że przestajemy wierzyć w sens dalszej drogi. Módlmy się, aby z pomocą Jezusa nigdy nie tracić ducha. Bez względu na to, jak często, jak dotkliwie upadamy, On zawsze czeka, aby nam przebaczyć i podnieść nas na duchu. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziesiąta. Pan Jezus wszedł obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Moje szaty dzielą między siebie i los rzucają o moją suknię. Kiedy Jezus dotarł na Kalwarię, żołnierze brutalnie zdarli z Niego ubranie, szykując Go do ukrzyżowania. Był nagi i upokorzony przed tłumem gapiów. Za każdym razem, gdy jesteśmy odrzucani lub ośmieszani, poczujmy obecność Jezusa. On daje nam siłę. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja jedenasta. Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. On był przebity za nasze grzechy. Jezus pragnął dzielić nasze ludzkie cierpienia, dlatego pozwolił się przybić do krzyża. Gdy był przybijany, cały czas o nas myślał. Módlmy się, aby pomagał nam znosić ból fizyczny i choroby oraz przyjmować te cierpienia, których nie możemy uniknąć. Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez mękę, krzyż i śmierć Twoją świat odkupić raczył. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Myślmy o tym, jak bardzo Jezus musiał się czuć opuszczony, gdy wisiał na krzyżu, nawet przez swojego Ojca. Większa niż jakikolwiek ból fizyczny była udręka duchowa rozłąki. Kiedy czujemy się zagubieni, opuszczeni i daleko od Boga, spójrzmy na Jezusa na krzyżu i pamiętajmy, że Jego śmierć pojednała nas z kochającym Ojcem w niebie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 13. Pan Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Ciało Jezusa zostało zdjęte z krzyża przez Jego kochających i wielkodusznych przyjaciół. Delikatnie złożono je w ramionach Maryi. Trudno pogodzić się z utratą ukochanej osoby. Módlmy się, aby Jezus pocieszył tych, którzy są w żałobie, by otarł ich łzy i otoczył ich życzliwością boską i ludzką. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 14. Pan Jezus złożony do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. W śmierci swej był na równi z bogaczem. Myślimy o tym hojnym przyjacielu Jezusa, Józefie z Arymatei, który oddał swój własny grób na miejsce pochówku dla swojego mistrza. Mesjasz, który urodził się w biednej stajni, został pochowany w grobowcu bogatego człowieka. Zawsze będą na świecie ludzie w trudniejszej sytuacji niż my sami. Nigdy nie zapominajmy ofiarować im pomocy, dzielić się naszymi dobrami. Módlmy się, aby Jezus dał nam łaskę pozostawienia za sobą grzechów naszego poprzedniego życia, przebaczenia sobie i oczekiwania z nadzieją na każdy nowy dzień. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Pan z wami i z Duchem Twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Autorem Drogi Krzyżowej jest ojciec Francis Maple, kapucyn z Walii.